Kurde, nowe parapety i nieoklejone. Aż ten jeden mam nieoklejony, już na nim no, ustawiane. A co to jest? Kurwa, no myś i bobek. Jak to jest, że ta mysza gdzie nie pójdzie, musi nasrać? Przecież to zwierzę tylko non-stop sra. Ona na okrętę sra. Wszędzie znaczy teren gównem. Nie no, łapkę jutro stawiam, bo przecież to jest niepojęte. Chociaż jest tu taki jeden z widzów, który jest obrońcą zwierząt, wiecie, gryzoni, much, komarów i wszystkiego. Nie wolno zabijać żadnych zwierzątek. Nie wolno wyganiać ani straszyć nawet zwierzątek. Ja rozumiem wszystko wszystkim, ale ciekawe, jakby tobie tak myszy, nie wiem, cięły na przykład całą chałupę. Ciekawe, czy byś miał takie podejście, że nie wolno tego robić, nie wolno pułapek zastawiać i tak dalej. A kolega się wzruszył po tym, jak zobaczył, że... karbid wrzucam do kretowiska. Że jak ja mogę tak męczyć zwierzę, jak ja mogę to zwierzę, wiecie, znęcać się nad nim, ale gdzie ja się znęcałem? Wrzucając karbid kretowi do kretowiska, daję mu do zrozumienia, że tu będzie nieprzyjemna atmosfera dla ciebie i gościu, spadaj stąd. Przecież ja go widłami nie goniłem, ale był bardzo, że tak powiem, wzburzony. Ale mówię, ciekawe jak ciebie dotyczy taka rzecz, czy jesteś taki wyrozumiały dla tych zwierzątek. Dla zwierzątek, dla gryzoni, nie dla zwierzątek. Chciałbym to widzieć. Mniejsza o większość. Zastawiam pułapkę i zaczynam polowanie na nią. O. Dobra, kręcę wieszaczki i zaraz docinam profilki w poprzek i ruszt gotowy. Tak mi się wydaje, że będzie ruszt gotowy. Staram się robić tak, żeby, wiecie, drut miał luz. Żeby on mógł swobodnie się spionować sam pod ciężarem jakby gipsu, jak będzie gips układany. Nie tak, żeby go dokręcić, wiecie, na zero, na cito, że jak będę chciał później naprostować profil, to ten drut się w pałąk wygnie, a jak dostanie ciężaru, to on się będzie wyprostowywał. On ma mieć tu luz, on ma się sam wyprostować do pionu. Przynajmniej ja tak robię. Biorąc to na logikę, to jest raczej sensowne rozwiązanie, żeby drut miał możliwość samowypionowania się, a nie żeby go trzymało i prężyło. Luźniutko. Tak mówię, tego luzu ma tam tyle dostać, co i nic, ale ma mieć możliwość wyprostowania się. Tu mam tylko trzy nośne, także raczej poleci szybko. W tym pokoju mi, kurczę, elegancko wyszło bez wielkiego spadu, bo tutaj długość tych nośnych jest 397, czyli ścinałem 3 cm tylko z długości, a szerokość jest 274, czyli muszę ściąć 26 cm z trójki. Kurczę, normalnie pomieszczenie prawie że bajka, nie? Znaczy prawie bajka, to pomieszczenia były tam te dwa, bo one miały 302 na 4. Tylko że one nie miały 302 na 4, powinny mieć 300 na 4, a one miały 302 czy tam 303 na 407 czy na 408. Czyli taki wiecie, wymiar niewdzięczny, no, żeby zrobić sufit podwieszany. Bo albo strójek, łączniki robić i dołączać, albo... No tylko tak, że robić łączniki, albo tak jak ja zrobiłem, że po 1,5 cm tylko w 30 włożyłem w UDK przyściennego. U klienta, czy by tak zrobił? Nie wiem. Na pewno bym przedstawił sytuację, jaka jest i stwierdził, że na 90% będzie dobrze, ale ryzyko jakie jest, że może coś się stać, może w ten sposób. Ale 90% to myślę, że to jest prawie jak 100 pewności. Także docinam teraz sobie te
profilki po szerokości jest suchicik zastelażowany, można atakować wełnę, ale dzisiaj na pewno nie będę atakował, bo mi się nie chce. Dotnę te profilki i sobie zrobię jeszcze tutaj stelaż. A, jeszcze membranki nie dobiłem. Zrobię sobie ten stelaż tutaj, żeby było przygotowane i pewnie jutro się wezmę za membranę, jak wrócę z trasy. Znaczy z trasy. Jak wrócę stamtąd, gdzie jadę. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Ja jestem ciekaw, co mają w głowie ci, którzy twierdzą, że jak dacie, wiecie, wieszak dalej niż producent każe, nie wiem, powiedzmy nawet o 10-15 cm niż producent każe, to wam sufit spadnie. Co oni mają w głowie? Jak można później po zapłytowaniu, gdzie sufit wam cały wisi, kołki, które trzymają wam udeka w ścianie, jak można, przecież to działa na ścinanie, grunt to też zacząć rozumieć, jak działa kołek, czy on działa na ścinanie, czy działa na wyrywanie. Jakim cudem ma wam sufit opaść, gdy ten kołek trzyma i jego byście musieli uciąć dosłownie, żeby wam coś opadło? Ja nie wiem, ja nie mogę tego zrozumieć. Ja rozumiem, że producent sobie wymyślił wytyczne i przyjął jakieś parametry, kryteria, normy, żeby się zabezpieczyć i masz robić zgodnie z jego sztuką. Ale gdzie trzeba mieć głowę i normalne, zdrowe myślenie, żeby uważać, że jeżeli zrobisz 10 cm czy 15 dalej wieszak, to spadnie, bo są tacy ludzie, którzy tak myślą. Dla mnie głupota, galopująca głupota. A druga sprawa, jestem ciekawy, jakbyście zrobili sufit podwieszany. Oczywiście udek musi być, powiedzmy, ogólnie stelaż musi być jednego producenta, bo nie chcę tutaj uderzać w jakiegokolwiek producenta, ale tu nie chodzi, żeby uderzać, bo czy to będzie Norgips, czy to będzie Nida, czy to będzie coś innego, to wszystko musicie mieć jednego producenta, czyli wieszaki, profile, udeki, druty chyba też, bo później mogliby wam zarzucić, że druty są nie tego producenta. I gdyby coś się stało z sufitem, powiedzmy, że wada producenta na wieszaku, tak? Ale coś by się stało i oni by stwierdzili, że zrobiliście pierwszy wieszak, który wam trzymał na krzyżowym suficie 10 cm za daleko. Czy to by był punkt zaczepny dla takiego wielkiego producenta molocha, żeby nie wypłacić odszkodowania? Jestem ciekaw. Czy naprawdę te 10 cm to by był ich punkt zaczepny? Bo jeżeli tak, to dla mnie to jest głupota. Ale oczywiście zaznaczam, że okazałoby się, że wadą było, nie wiem, wiecie, że ta blaszka tam była za słaba, czy źle była przynitowana, zgrzana i tak dalej. Co by było udowodnione, ale później po spadnięciu sufitu producent by stwierdził, że za daleko, żeście dali wieszak i to dlatego się oberwało wszystko. No, ciekawe. O tym można sobie pogdybać. Dobra, docinam. Docinam i wrzucam sobie profile. Za ciasno. Kuźwa, wiedziałem, że będzie za ciasno. Człowiek chce za dokładnie, a jednak muszą mieć luz te profile trochę na boki, żeby wiecie. Delikatna jakaś praca budynku zawsze jest i ten sufit też wam lekko pracuje, nie? Więc nie, o, ten luz na boki ma. O! Lepiej sobie dociąć tam te pół centymetra od wymiaru mniej niż macie. Ale widzę, że będę musiał pewnie wszystkie przycinać drugi raz. Podwójna robota. Wystarczy zapiąć krzyżówki. Taki sufit na krzyżowym ruszcie przeważnie poziomuje wam się, powiedziałbym, w 90% sam. Oczywiście na tych rozpiętościach, co tutaj są, czyli 4 metry na 3 metry. Prawie bez dotknięcia łatą, jak to pospinacie wszystko, to te profile ciągną tamte profile i na odwrót. Jak wszystko zaczniecie, wiecie, na tych sprężynkach luzować, to są wieszaki obrotowe, to prawie, że idealnie wam się to samo wypoziomuje.
Oczywiście korekty trzeba dokonać sobie z poziomicą dla świętego spokoju, ale mówię, to jest na tyle. Jeszcze jakbyście mieli profile szóstki, czyli 6 mm gruba ścianka, bo tu są piątki, one są wiotkie. Zobaczcie, ta piątka to jest, wiecie, to się zepnie krzyżowymi i to się sztywny róż zrobi, ale profil sam w sobie jest wiotki. Gdybyście robili z szóstki, czyli 0,6 mm grubości profila, taki róż to wam się tak spina, że on jest sztywny sam w sobie i on się sam poziomuje. Dosłownie idziecie, dociskacie tych sprężynek i on się sam odstrzeliwuje i ustawia. Prawie, że nie trzeba naprawdę dotykać poziomicy, żeby go ustawić. Także ten, wiadomo, na długich rozpiętościach, jak macie jakieś salony, który ma 5x8, czy jak się robi hale i macie tam 12 metrów na 15, no to tam to jest laser najlepszy. Laser, miarka drewniana, laser sobie wyrzucacie gdzieś niżej, patrzycie sobie przy 30, ile macie i idziecie koło każdego wieszaka, laser dokładacie, drewniana miarka i na dany wymiar ustawiacie i macie idealnie ustawiony sufit. Jeżeli chodzi o duże powierzchnie, bo tak jak w domu, spokojnie 2,5 metra łata wam wystarczy, bez lasera idzie wszystko zrobić. Zresztą tak jak mówię, kiedyś robiło się poddasza, nie było lasera. Było wyrysowywanie trójkątów, robienie skosów pod poziomicę, łapanie, wiecie, tych przeciwprostokątnych, trójkąt równoboczny, trójkąt równoramienny, rozrysowywało się na ścianach i poddasza się robiło, tak? Bo lasera nie było. Ja tu mówię o robotach 15-20 lat do tyłu. Dziś niektórzy nie zrozumieją, jak można bez lasera zrobić, wiecie, skos. W ogóle jak można zrobić sufit bez lasera. A w Niemczech, wiecie, jak robił jeden gość u mnie? W ekipie, bo nas było dwie drużyny. Byliśmy razem jako na robocie, ale były dwie ekipy. Czyli byłem ja z kumplem i ten gość ze swoim pomocnikiem. My robiliśmy tak, że przykładaliśmy na przykład czwórkę profil, łapaliśmy we dwóch łatę 2,5 metra, poziomowaliśmy, zaznaczyliśmy kreskę, przenosiliśmy tą łatę 2,5 metra dalej, robiliśmy drugą kreskę, żeby mieć tą linię prawie idealną. A gość robił na dwumetrowej łacie, czyli przykładał tak jak tu, ten profil sobie wypoziomował na łatę, wkładał udeka w tamtego udeka, przykładał dwumetrową poziomicę, patrzył na oczko, strzał. Patrzył na oczko, przekładał poziomicę oczywiście o te 2 metry, jak miał czwórkę, strzał z pistoletu. I tak szedł dookoła. Nie chcę mówić, ale miał tyle wachnięć na sufitach, że to jest szok. Bo to niemieckie, wiecie, normy to jest w ogóle. O ile oni tam mają rygorystyczne normy, o tyle na budowie, niektórzy mu tak na odpierdziel się w głowie nie mieści. Potrafił pójść dookoła na dużej hali, gdzie była hala 20 metrów na powiedzmy 35 i on szedł dookoła z tą 30 i jak wracał na ścianie, to potrafił się 2 cm minąć. Wiecie co robił? Zdejmował cały ten jeden rząd na tych 25 metrach, powiedzmy tam 30, już nieważne, jedną ścianę i dopiero tą ścianę niwelował do zera. Także mówię wam, że jest jak docinali płyty. Docinali płyty tak, że macie miarkę tą drewnianą, czyli oznacza sobie na przykład 84, łapie się nożyk z jednej strony miarki, z drugiej strony miarkę i się jedzie po płycie. Jak mu się źle wyłamało, to odłamał. Później kit, flizelina, wiecie, dwa razy, trzy razy na odpierdziel, a my to tak, tarka, przypasować raz płytę, źle, zdjęliśmy drugi raz tarka, przypasować drugi raz płytę, ale finalnie my robiliśmy szybciej płytowanie i sterasz niż ten gość. On robił szybciej w pierwszej fazie, tak? No bo zapłytowane miał momentalnie, a my jeszcze, wiecie, starką, dopasowywanie płyt, nie pasuje, zdejmowaliśmy, docinaliśmy pół centymetra płytę, a ten gość już miał zapłytowane przykładowo cały sufit, gdzie mieliśmy dwa takie same pomieszczenia. Ale później, jak gipsował, to my przy ścianach mieliśmy takie linie, że gipsu nie trzeba było, tylko łączenia jechaliśmy, a ten gość musiał dookoła wszystkie łączenia gipsować i położyć flizelinę, bo to było dosłownie wygryzione, a nie docięte. Taka wzmianka, bo w ogóle z tematu odbiłem. A mi się tak przypomniało. Także ostatni raz, dwa, trzy i krzyżóweczki zapinam. Na zewnątrz jeden, minus jeden, wewnątrz 10. Także fajny efekt osiągnąłem, w sensie, wiecie, ciepłoty. Że można taką kozicą, mimo braku sufitów, no
75% brak sufitów nagrzać i mieć 10 stopni, czy nawet 11 różnicy temperatury między zewnątrz a wewnątrz. Zemir. Grunt to mieć dobrze profile ustawione na kreskach, jak zapinacie te zatrzaskowe krzyżowe, bo później przesunąć profil na tych zatrzaskowych jest naprawdę ciężko, bo dobrze trzymają po prostu. No. Mocne są. O. Ta, ale ciężko jest, kurczę, dopiąć tego Zemira. Jest tak ciasny. Z jednej strony to dobrze, bo macie naprawdę połączenie. Kurczę, to połączenie to jest jakbyście skręcili. A coś ty tu odjebał? Czemu mi tu wyszedł wieszak? Ajajaj. No dobra, trzeba będzie go po skosie postawić, nie? I tam wyszedł, i tam wyszedł. Kurwa, i tam wyszedł. Ale się belki rozstawiły, pierdzielone. O tyle dobrze, że wiecie, on jest sztywny, on się nie przestawi, nie przesunie, więc nawet jak go tutaj zapnę i mimo, że to jest po skosie, to wieszak nie ma gdzie się cofnąć i nie opuści się pod ciężarem płyty, bo on to będzie trzymał. Także to jest jedyny plus tego, że je tak cofnąć. Chociaż nie wiem, czy teraz je dobrze cofnąłem, skoro tu jest, ale on jest krzywo postawiony. O. No muszę tak porobić, niestety, tak wyszło. Nie wiem, jak ja doliczyłem. Ale teraz wam pokazuję, jak jest na budowie, a nie... Bo naprawdę mógłbym to nagrać w taki sposób, że wszystko by było picobello. I nawet nikt by się nie zorientował, że tu coś nie gra. Bo bym zszedł na dół, powiedział, że są zapięte wszystkie krzyżowe, suficiki jest ładnie wypoziomowane i gitara gra. A teraz zobaczcie, jak to ze skosu idzie. Idzie ze skosu, ale mówię, nie ma się gdzie opuścić, bo on się zapiera jeden o drugi. Więc siłą rzeczy ciężar i tak jest trzymany. Kurczę, muszę aż wziąć miarkę, no ale tu jest 37. Tu mi zostało 37 do osi i tu jest 40. No to nie powinno. Nie powinno wyjść mi na wieszaku, a mimo wszystko wyszło. Życie, jak to mówią, nie? Sufit wiśnie. Może nie jest to książkowo, jak na wielu kanałach. Może nie będzie to idealnie. Nie można się tym pochwalić, że jest się takim dokładnym, bo się tego nie rozmierzyło. Najprościej w świecie nie zmierzyłem tego, gdzie wyjdzie mi wieszak i krzyżowy. A powinno się to zmierzyć, żeby wam nie kolidowało. To jest dobrze jest to zrobić w każdym razie, żeby wam wieszak nie wszedł, żeby wam wieszak nie wchodził w krzyż na profilach. Ja tego tutaj nie zrobiłem. Poleciałem po całości, zmierzyłem, a w ogóle na samym początku liczyłem, żeby dać te główne w tą stronę, a czwórki dać tak, ale że mam więcej trójek niż czwórek, to postanowiłem czwórki podwiesić, a trójki dać jako mocowanie do płyt. No i dlatego mi wyszła chyba ta różnica. Ta, ten też mi wejdzie w wieszak. Ten minie i ten też minie. Także tylko dwa mi weszły w wieszak. Nie jest tak źle. I ktoś mi kiedyś napisał: majster, udowodnij, że się powiesisz na takim ruszcie. Wiecie, że tak daleko jest wieszak jeden od ściany i tak dalej. To są profile 0,5 mm, więc ci wszyscy, którzy robią testy wieszania się na profilach 0,6, to ja wam powiem, że spokojnie na profilu 0,6 się uwiesicie. Nie ma obaw, że wam coś się stanie, że się zegnie i tak dalej, bo te ścianki tu po prostu są dużo grubsze. Niby różnica między 0,5 a 0,6 jest niewielka, ale to czuć w profilu, jak go weźmiecie w rękę, że jest ta różnica wyczuwalna w sztywności profila i jego, wiecie, twardości. Tu mam profil 0,5, czyli ten miętrzy, jakbym powiedział,
I zobaczymy, czy ja się powieszę na tym stelażu. A powieszę się między dwoma wieszakami, czyli wieszak jeden jest tu, drugi jest tu. Oddalone są od siebie o 97 cm, ale będę się wieszał na profilu, który jest na krzyżowym zapięty. Czyli nie na tym głównym, tylko na krzyżowym. I już Wam to demonstruję. 85 kW. Żeby nie było, łapię za profil niższy, czyli ten, który jest zapięty na krzyżowy. Nie chciałbym, żeby to się złożyło. Wiszę, chyba widać, nie? 85 kg na krzyżowych i powiesiłem się na dwóch wieszakach tylko obrotowych z drutem. Mógłbym się podciągnąć, ale mówię, no nie ma sensu, tak? Ten profil, jeżeli tu Wam wisi 85 kg na rozstawie 97 cm, to ci wszyscy, którzy Wam piszą, że Wam jakaś płyta spadnie, czy coś tam, że Wam się sufit obernie, włóżcie między bajki.